Polityka na pewno stałaby się lepsza, a politycy bardziej ludzcy, gdyby uczucie serdeczności, o którym mowa nie, nie było im mocy. W Anglii znane jest powiedzenie Her Majesty Loyal Opposition. W naszych warunkach jej majestat to rzecz pospolita, a lojalność wypływa z serdeczności. Taką serdecznością Anglicy ogarniają się rokowo. Chcąc być wobec Polski lojalni, musimy czerpać odpowiednią motywację właśnie z emocjonalnego zaangażowania wobec siebie nawzajem, którego wyrazem jest owa serdeczność. Bo przecież to my wszyscy jesteśmy Polską. Jak codziennie obserwujemy to w mediach, nie jest to łatwy postulat. I jeszcze trudniejszy to jednomyślnie. Tej właśnie sprawności najdotkliwiej